Muzycznych spotkaniach w Centrum. Zanim przywitamy Was w liście hollywoodzkim stylu, czyli tak jak to powinno wyglądać, pozwólcie, że ja szybciutko przedstawię jury. Pan profesor Szwęk. Nieobecny tutaj na razie pan dyrektor Jeleń. Witam serdecznie wszystkich tu obecnych na tegorocznym ASU. No, przepraszam, myślałam, że cała ta gala jest jakiś inny dzień. No, przynajmniej tak się wyrobiły plakaty. No i jedna to zgruba, lepiej trudno niż wcale. Będziesz teraz miała okazję przedstawiać mi z gością, co wydarzy się dzisiaj dnia. A więc w tym roku, w przeglądzie najbardziej spektakularnych talentów 8 Liceum Ogólnokształcącego, będziemy świadkami, jak początkujący aktorzy z oceanu spotkają się na scenie z prawdziwymi artystami, od których mogą się jeszcze wiele nauczyć, a których my mijamy codziennie na szkolnych korytarzach. Dobrze, ale wystarczy do gadania. No, Michał, jak ja mam z tobą pracować, skoro ty mi nawet nie da się wypowiedzieć występu? To zapowiadaj. A więc przed państwem przystanę Królu Grzegórzeckie. Thank you.
Takie to miłe. Teraz mamy chwilkę przerwy technicznej, ponieważ chłopaki muszą się przestroić, nastroić. W każdym razie mogę wam popuszczać bańki, jak chcecie. Thank you.
Prosimy o kurtynę na chwilę.
jakim celu pan ich tu przyprowadził? Na asu. No dobrze. A więc, czy wyniesiecie się z mojego bagna, jeżeli wystąpi Dariusz? Nie. Tak. I tak was wyrzucę śliwą. Cały czas pokazuję aparat, że jak robię zdjęcia przystankowi Grzegorzewskiemu, to ta gitara. Gitara cały czas mi tylko wyświetla, wykrzyknik, że prześwietla moje zdjęcie przez to, że gitara jest biała. Ain't got a soapbox I can stand upon, but God give me a stage, a guitar and a song. Daddy told me, son, don't you get involved in politics, religions, or the people's cause. Up in the picture, let me set the scene. I know when I have children, they will know what it means. And I pass all my things my family's giving to me, just love and understanding, positivity. We could change this for home with a piano, drum and bass, a guitar, a beat, and away we go. I'm just a boy with a woman's show. No university, no degree, the Lord knows. Everybody's talking about it, spend on show off and stock market crushing in the portfolio swap. I'll be sitting here with the song of our own sing. Love could change the world in a moment. What do I know? Daddy told me, son, don't you get involved in the fight.
politics, religions, or the people's club. Stop in a picture, then you step like the scene. I know you're not sure, you never know. Egoistyczne? Miłość niemożliwa, niedościgniona, zakazana. To najcudowniejszy rodzaj miłości. Nie wspomnę już o tych cudownych aktach samobójstwa, które towarzyszą najcudowniejszym romansom od skalania dziejów. Niech już ci będzie. Czy czujesz to, że ciągle za krakowskiego powietrza? Och, Zenin, przed nami jeszcze cały wieczór. Co chciałabyś jeszcze zrobić? Słyszałam, że gdzieś w okolicy jest występ Oli, Kuby i kolegów. Może udamy się tam? Z przyjemnością.
gazla. Thank you.
przestanie tego nagrywać, czy co? Nie wiem. Może sobie zabrać tego na obciążę?
jeżeli ktoś chciałby rzucić odrobinę datków dla swoich maturzystów, wiadomo, przyślijcie sakietu. Jesteśmy, nazywamy się Zespół Anków, graliśmy dla was także na poprzednim masu. Kto pamiętał, jak było, kto pamięta, jak było na poprzednim masu, ten pamięta, jak było na poprzednim masu. Improwizację, tylko przygotowalibyśmy, bo rozchorował się nasz główny komik i improwizator Wojtek, więc mamy tylko jednego improwizatora na perkusji. Podstajcie ten gitar. Nie mamy dla was improwizacji, to przygotowaliśmy dla was jakieś tam zwykłe, nudne piosenki. Jedną autorstwa Beyoncé, jak to się? Beyoncé. Przepraszam bardzo. I drugą autorstwa Davida Bowiego. Rzucę przy okazji jeszcze drobną rzecz. David Bowie był człowiekiem genialnym, ponieważ napisał piosenkę, zrobił cover właściwie Nirwany 23 lata zanim został wypuszczony. Zagramy dla was Man Who Sold the World, Davida Bowiego i Halo Beyoncé. Tylko że muszę jeszcze się wspiąć w pies, więc dajcie mi jeszcze minutę. Insert juice, dog. No nie jest fajsty. Jakie pytanie? No jest, nie, no tak. Jakby jest kapo, żeby ktoś rzucił hajs. Ty, ale nie wie co z drugiej strony.
Ja mam euro. Też mam euro. Ale nie przy sobie. I to jest cały problem. Ja bym wrzucił, ale dzisiaj mam tylko z tobą aparat i nic więcej w tej szkole. Nie, O! Wspomnienia. Słońce.
obija cały świat, pomaga ci świetne i kładzie wszystko do snu. W takim razie życzę dobrej nocy. Mam ciekawsze rzeczy do roboty. Przepraszam, ale co jest ważniejsze od tego widoku i ode mnie? Chcesz wiedzieć, co jest ważniejsze? Występ dziewczyn jest dla mnie najważniejszy. Już nie mogę się doczekać, aż zobaczę je w akcji. I nie zamierzam się spóźnić na ten występ.
szybki. Nawet profesor Łaskawiec nie jest w stanie cię dogonić. Masz bladą i zimną skórę. A twoje oczy zmieniają kolor. Wow. Nic nie jesz, ani nie pijesz. Nawet kurczak burgera z barku. A o kawie z automatu to już nie wspomnę. Ile ty w ogóle masz lat? 17. Od jak dawna? Już trochę. Wiem, kim jesteś. Powiedz. Vampirem. Głośniej. No vampirem, nie wygłupiaj się. Boisz się? Ja ciebie, proszę cię. Ale zdajesz sobie sprawę, że w każdej chwili mogę cię zabić? Oczywiście, ale chcę poznać twój świat. Żartujesz sobie? Nie, chcę pograć z tobą w piłkę, porozwiązywać równania. Chcę, żebyś mi pokazał, jak wygląda świat wampirów. No dobrze. Zapraszamy trzecią i następną. Pojęcia, co to ma na celu. No i jak
tutaj, padawanie młody, aby ci pomóc, przybyłem tu. No super, w końcu ktoś kumaty. Powiedz, co mówi ten włochaty? Powiada on, że z dalekiej krainy przybywa, aby informacje przynieść. No dobrze, ale co konkretnie? Powiada on, że za minutę przybywa niezwykle uzdolniona osoba przybędzie tu. Kto to taki i co potrafi? Emilia Kołodziej. Emilia Kołodziej, niech moc będzie z tobą. Just one more chance.
kulisy zaproszony Stasia Burtyna. Agenci, proszę zdać raport. Agencie 007. Nasz wywiad dowiedział się wielu interesujących informacji. Mogą one wpłynąć na przebieg tegorocznego asu. Mówcie wszystko, co wiecie. Jest on przystojny. Niezwykle szarmancki. Wybitnie inteligentny. I niesamowicie przystojny. Kim jesteś miał? W takim razie zobaczymy, co potrafi. Ale jeśli zawiedzie, będziemy ze mną do czynienia. To może wreszcie zdradzić nam swoją tożsamość. Dobra. Cześć.
Wyjechałeś z ukrycia, tchórzu! Myślisz, że się ciebie boję wychodziłaś! Słuchaj, ja naprawdę nie wiem, co jest z tobą nie tak. Mamy tutaj stoczyć walkę ze sobą. Być może pozabijamy się, a ty się po prostu z tego śmiejesz. Strawberries, cherries, and an angel's kissing spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs to jingle tune. A song that I had only sent to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine.
Okolicznościach.
A jak znikać? O tak! Jacy są nasi główni podejrzani? Słodziej był bardzo sprytny, ale nie tak sprytny jak my. I zostawił też po sobie kręcony włos. Nie. Czy to mógł być starszy Grobusz? Jest tylko jedno miejsce, w którym może się ukrywać. Za tą kurtyną, gdzie przygotowuje się do swojego występu. Szybko. Biegnijmy go przesłuchać. Patrzę, czy nie jest rozwane to nagranie, które mi mówiłeś. Ale wydaje się spokojnie. Powieszałem, że jest ten twój występ, ale na i na końcu, a i na początku. Ja jestem super.
założą. Tylko od mojego wodza już. Szybcie! Taki, taki. Hejka. Dzisiejsza ASU już się niestety kończy, ale przez cały dzień świetnie się z wami bawiliśmy i tak samo jak teraz zresztą. Wszak jeszcze dobiegnie. I ten moment chciałabym poświęcić na wielkich podziękowaniach dla wszystkich. Wszystkich, którzy pomogli nam stworzyć całe ASU. Dziękujemy strasznie dyrekcji. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy w zeszłym tygodniu, jeszcze poprzednim i nawet miesiąc wcześniej pozwalali nam ćwiczyć na niektórych lekcjach. Naprawdę bardzo dziękujemy, to nam bardzo dużo dało. Dziękujemy panu profesorowi Szwakowi, naszemu wspaniałemu wychowawcy. Pan profesor Dumnier został nowo odkrytym talentem aktorskim. Kto wie, może coś się z tego rozwinie, chociaż nie chcielibyśmy tego, bo jednak powinien z nami zostać. Chcielibyśmy też podziękować całemu jury składającego się z naszej ósemkowej młodzieży. Bartkowi, Asi, Patrycji, wszystkim dziękujemy. No i przede wszystkim wam, bo to wy stwarzacie atmosferę, to dzięki wam my mamy motywację do tego, żeby te wszystkie występy były jak najlepsze. No i przede wszystkim dziękujemy naszym wspaniałym artystom, którzy w tym roku naprawdę dali taki popis, że sami byliśmy w szoku na próbach i dzisiaj. Dziękujemy. Ale to wszystko nie odbyłoby się bez naszych wspaniałych sprzętowców. Dzięki wam! Zorganizowała, zrobiła najwięcej i po prostu jest naszą matką wszystkim całej klasy. Dzięki za przede wszystkim dla Thank you.